No dzień dobry, witam wszystkich sympatyków gry Broken Ranks na moim kanale, troszeczkę się nie widzieliśmy, witam was bardzo serdecznie. Szanowni państwo, dzisiaj mam bardzo dobry humor, więc będzie to taki troszeczkę bardziej żywiołowy odcinek. Może mi trochę odpi***ć w tym filmie. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, troszeczkę jak Boxdel na live się teraz czuję. Witam was serdecznie po Wielkanocy, trochę nie było filmu, natomiast nie próżnowałem, nie byłem leniem, że tak powiem. Grałem przez cały event świąteczny, jak ja widzę już te posiadłość Devries i te kurczaki tutaj, jak dobrze, że tych kurczaków już tutaj nie ma. No co mogę powiedzieć, strajkardowałem, stwierdziłem, że trzeba się wziąć do roboty i no z okazji, że miałem wolne święta i w sumie to miałem dużo czasu, to sobie siedziałem i cały czas grałem i w dzisiejszym filmie zrobimy sobie zajebiste podsumowanie tego, co udało mi się tutaj osiągnąć. Witam was bardzo serdecznie, już na wstępie mogę was poprosić o kciuka w górę, takiego w postaci zaufania, nigdy nie proszę na początku, więc mogę was poprosić. Szanowni państwo, niestety nie zrobiłem zdjęcia, a raczej screena tego, co miałem na początku tego, co ta gra tak ścina, Jezus Maria, tu jakiś duszek biega, ej spokojnie, 5 FPS-ów na krzyż. Nie zrobiłem screena tego, co miałem na początku. Mam tylko tutaj statystyki, mogę wam teraz pokazać. Ale nie zrobiłem screena mojego ekwipunku. Możecie gdybać, jak widzicie 66 poziom. Tym wynikiem zacząłem moje ekspienie. Jeszcze troszeczkę ten screen nie pokazuje tego. Ja sobie ten screen przygotuję tutaj może, bo właściwie tego nie widzę. Tylko tak tutaj sobie gadam głupoty. Czekajcie, odpalę sobie tego screena. No na screenie mamy 72% expa do 67. Ja zacząłem ten event trochę szybciej, bo miałem 60% na bite. Możecie gdybać, ile udało mi się wbić. Ktoś może powiedzieć 70 poziom na przykład, nie? No zaskoczę, bo trochę więcej. Ktoś może powiedzieć, że 73. Jak pytacie, gdzie teraz biegnę, to biegnę do Kowala, żeby wam pokazać wszystko. Właściwie nie wiem, po co akurat do Kowala. Ale chcę wam pokazać depozyt. 73. No kurde, no nie. No jeszcze troszeczkę tutaj snowlifeiłem. Trochę tutaj pograłem, tryhardowałem. Nawet mi się udało prawie wbić top 10 serwera. W ogóle zobaczcie, ile mamy złota. Mamy 3 miliony złota. Nawet mi się udało wbić topkę serwera przez chwilę. Prawie. Mam 5414 pokonanych tutaj wkurzaków, tych takich... Nie wiem właściwie, co to jest, tak szczerze. To są chyba jakieś latające kurczaki, amorki, cholera wie tak naprawdę. Natomiast jak widzicie, mam 5414, no top 10 tutaj, żeby wbić. Już w nocy nie grałem, jak już dobiłem level. 7636, żeby być w top 10. Ale był taki moment, że naprawdę bardzo mało mi brakowało. Chyba tam było 300 albo 400 do tej topki. Więc naprawdę spoko. Tam jakiś Rysiu Peja chyba był w top 10, tak mi się wydaje. I prawie go dogoniłem. Prawie go, no może z 500, coś koło tego, ale już prawie widziałem tą topkę. Jak widzicie, tutaj no troszeczkę tego pobiłem. Zwłaszcza, że ja nie wiem do końca, czy ten event liczy się sprzed roku. Bo wiem, że rok temu chyba był też ten event, nie? I nie wiem, czy te statystyki również liczą się właśnie do zeszłego roku, bo ja w zeszłym roku nie grałem w ten evencie, więc wydaje mi się, że takie 5414 pokonanych potworków to jest naprawdę spoko wynik, jak na samotną postać. Odbierzmy sobie jeszcze tylko tutaj konto premium, co my tu mamy, miksturki, spoko. No, więc troszeczkę więcej. 75 ktoś rzuci może. No, tutaj ja taki Krzysztof Ibisz, mogę sobie młotek do kotletu wziąć. Czy 75 dobiłem? Ano dobiłem. Czy dobiłem więcej? No dobiłem więcej. Szanowni państwo, najwyższy czas na wynik, wszystkich to interesuje. Udało mi się podczas tego eventu świątecznego nabić 10 poziomów i mam 76 poziom. Moim zdaniem jest to dużo. I teraz w tym odcinku troszeczkę wam poopowiadam moich przemyśleń na temat tego eventu. I też w ogóle przemyśleń na temat gry single player. Ponieważ ja ten event grałem całkowicie sam. Przez cały ten event wbiłem te wkurzaki, to się tak nazywa. Nie wiem, kto wymyślił tę nazwę, nie podoba mi się ta nazwa. Moim zdaniem jakieś kurczaki, czy po prostu to lepiej by to brzmiało. Więc wbiłem te 10 poziomów. I słuchajcie, przede wszystkim w tym evencie przez cały ten event grałem sam, jako mag ognia. Mogę wam pokazać właśnie tutaj w tym momencie moje umiejętności. Jak widzicie, dałem sobie jeden punkcik deszcz już tutaj na tym mistrzowskim poziomie. Miałem nie dawać, ponieważ manożerne to strasznie było, ale stwierdziłem, że brakuje mi tam trochę. Ogólnie, jak zaczynałem ten event, no właśnie, będziemy sobie tak biegali. Wiecie co? Ej, w tył wzrot, tak szczerze. Sorry, że tutaj taki jestem nieogarnięty, ale chcę zrobić... Albo dobra, jednak w tył w przód. Zobaczcie widzowie, jakby moja sinusoida w ogóle humoru jest mega porąbana w tym roku i ja przez chwilę jestem taki, wiecie, taki samotny rok, który gada i witam wszystkich sympatyków gry Broken Ranks, a potem jestem taki właśnie odpalony i strasznie głośno mówię, jakby co, do nic nie śpałem, zaufajcie mi. Przez cały ten event wbiłem 10 poziomów i biłem te wkurzaki samotnie deszczem ognia, trójki, może mogę wam teraz jakieś tutaj kadstenki z tego puścić, jak tutaj sobie waliłem te wkurzaki i powiem wam szczerze, że nie wiem, nie mam pojęcia, czy to był efektywny sposób ekspienia,
na moim 76 poziomie teraz Maga Ognia, czy jednak lepiej bym sobie wyekspił tę postać, bijąc ten poziom wyżej, te takie harpie zenchantowane. Nie wiem, jak one się nazywały do końca. Mogę wam pokazać jeszcze mój depozyt. Mam, jak widzicie tutaj, 820 tysięcy złota przy sobie i 3 miliony ponad tutaj. Jeżeli chodzi o mój depozyt, no właśnie, to jest do rozlosowania. Słuchajcie, 350 tysięcy złotych miało być do rozlosowania, znaczy golda, miało być do rozlosowania w tym odcinku, ponieważ tyle było w challenge'u poprzednim, ale inflacja trochę podskoczyła przez ten event, więc wszystko, co tutaj widzicie, no może poza tą alawą, Chengwesy, Martumal, Obdartusy, Martumal, Anabolik z Driffem, a raczej z Orbem, szansa na przełamanie Holma i kolejny Martumal. Wszystko jest do wygrania w przyszłym odcinku, więc napiszcie koniecznie jajo w komentarzu, J-A-J-O i swój nick. Możecie wygrać. Na Kadarinie tylko to się liczy. Jak znajdę, to mogę wam też podrzucić screeny z rozlosowania poprzednich itemów, które rozdałem już widzom. A tutaj sponsorem w ogóle tych wszystkich nagród jest gościu, który ma nick Green Fury. Swoją drogą, o. Green Fury i tutaj Green Fury te wszystkie itemki rozdał, więc on jest sponsorem, więc wszystko to dzisiaj jest do wygrania, co widzicie w tym depozycie. Możecie właśnie napisać komentarz. No, wracając do tematu. Nie wiem, czy to był efektywny sposób expienia, natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko tak. Przede wszystkim grałem sam, więc nie musiałem szukać party, nie musiałem szukać ludzi, nie musiałem tutaj pisać J2, że jestem tam dostępny, że szukam kogoś. I robiłem sobie awki, w sensie wiecie, na przykład, nie wiem, głupi przykład, dukałem z razy w kuchni, waliłem młotem z razy i żeby to zrobić, musiałem na chwilę opuścić grę. No i po prostu sobie tam rzucałem, biłem sobie grupkę, szedłem do kuchni, tłukłem te z razy, wracałem i grałem sobie dalej. Nie musiałem właśnie tłumaczyć się z tego, że awczę, nie musiałem awczyć przede wszystkim i przez to na przykład mój team byłby stratny. Po prostu grałem sobie solo i bardzo fajnie mi się grało w ten event, przez całą praktycznie... No tak, jeżeli on się zaczął w sobotę, sobotę przegrałem praktycznie całą, z przerwą na robienie właśnie jedzenia tutaj wielkanocnego, jakąś tam sałatkę sobie kroiłem, coś tam. W niedzielę troszeczkę mniej grałem, tutaj spędziłem czas z rodziną przede wszystkim, więc do południa nie grałem w ogóle, a od już niedzieli wieczór do... Dzisiaj jest poniedziałek? Dzisiaj jest wtorek, dobra. Niedziela, wieczór i cały poniedziałek praktycznie tryhardowałem i expiłem na tych wkurzakach. Gdzie ja biegnę? Chcę biec w lewo. Więc praktycznie grałem bardzo, bardzo długo. Szkoda, że nie policzyłem sobie godzin tak naprawdę, ale myślę, że no to będzie coś koło 24 godzin ciągłej gry. Tak mi się wydaje śmiało, że to tyle było. Oglądałem sobie jakieś podcasty. W ogóle dlatego też mam taki dobry humor, bo fajnie sobie psychikę zbudowałem przez te kilka dni. Oglądałem właśnie jakieś takie podcasty. Wiecie co, zatrzymajmy się na chwilę, bo nie chcę jeszcze zaczynać. Pogadajmy sobie. Ja wam teraz tu puszczę jakieś bicie tych wkurzaków. Możecie sobie na to popatrzeć, ja będę po prostu do was gadał. I moje opinie o tym evencie są takie, że naprawdę bardzo dobrze się bawiłem i przede wszystkim zarobiłem w kupę siana. Szanowni Państwo, tak wygląda mój ekwipunek w tym momencie. Już się naoglądaliście bicia wkurzaków. Tak wygląda mój ekwipunek w tym momencie. Co tu się pozmieniało? Chcę wam tutaj pokrótce powiedzieć. Przede wszystkim no synergetyki na 70 poziom, ulepszone Dahadi smoków, plus 2, plus 1. Tutaj musiałem w ogóle ulepszać, trochę w wiedzę, trochę w moc, bo właśnie chciałem dobić, żeby te wkurzaki na 3 strzały padały, bo brakowało mi tego. Potem już właśnie jak zaczęły na 3 strzały z deszczu padać, no to to ekspienie zaczęło o wiele przyjemniejsze być. Więc Dahadi smoków, czy ja tą grę mam w ogóle odpaloną z głośnością? No właśnie, bo podgłośnijmy sobie ją trochę. No proszę, że nie słychać tej gry. Czy ja nie mam słuchawek, ale widzę po prostu w OBS-ie, że się w ogóle nic nie dzieje. Nie wiem, dlaczego nie ma dźwięku z tej gry. Mam nadzieję, że w ogóle jest dźwięk z tego odcinka. Czekajcie, co ja sobie sprawdzę, czy w ogóle jest dźwięk. Dobra, na szczęście wszystko się nagrywa. Wracając do tematu. Szanowni Państwo, zarobiłem w kupę siana. No tutaj te synergetyki na 70 poziom, trochę poulepszane. Altabar węży sobie kupiłem. Miałem altabar na 50 poziom, kupiłem na 60. Waekany, ulepszone na plus 3. W ogóle nawet nie mówię, no to akurat nie, ale nie mówię nawet ile tutaj expa wbiłem, jeżeli chodzi o psycho expa. Tutaj już niedługo, właściwie zaraz możemy to zrobić, mogę sobie już kupić Władcę Losu. Dobrze pamiętam, że to się tak nazywa? Władca Losu? Tak, dokładnie. Mogę sobie kupić Władcę Losu, tylko jeszcze zastanawiam się, ile ja chcę kupić w ogóle gwiazdkowy ten item. Są takie drobne zmiany, a cena bardzo mocno rośnie. Pozwólcie, że ja kupię ten najsłabszy, po prostu. Najtańszy, znaczy 2,5. Pyk, pyk. Tak, kupię sobie ten.
w zasadzie to ja sobie go w tym momencie już ubiorę. Tepnę się do Trentis i sobie jeszcze teraz ubierzemy ten itemek. Chcę sprawdzić w tym odcinku, jak skutecznie teraz mi się damage zwiększył na marynetkach, bo na marynetkach expiłem przez bardzo długi czas. Właściwie całą tą postać przed eventem expiłem na marynetkach i teraz właśnie chcę zobaczyć, jak bardzo się to zmieniło. Pyk, naprawianie. Prawdopodobnie z platyną wyszłoby taniej, ale nie mam platy, więc kupię sobie w ten sposób. No i możemy jeszcze sobie jakieś orby tutaj powkładać. Wiecie co, ja sobie to zrobię już poza odcinkiem. Mam, jak widzicie, tutaj subdrift won i nawet mam taki subdrift won. Ten minus 4% many myślę możemy sobie założyć. Jako pierwszy. Zróbmy tak. Okej. To jest za darmo, prawda? Tak, dobra, mam za darmo. Niech będzie. I sobie zakładamy. Jezus, ale fajnie, w końcu nowa broń. Bardzo mi się to podoba. Jezus. Fantastycznie, fantastycznie. Idziemy bić marionetkę jeszcze raz. No, więc, co tu się jeszcze pozmieniało? Mamy tego Władcę Losu. Wzorek chyba też kupiłem, wydaje mi się, na tym evencie. Plus 3 ulepszony, jak widzicie. Ale wzorek tutaj nie jestem przekonany. Mogłem go mieć już wcześniej. Chandrelo smoków kupione. Na plus 2 ulepszone. A lawa smoków tutaj też jest kupiona. Natomiast będę chyba Diabolo kupował niedługo. Natomiast nie wiem, czy jest sens, szczerze mówiąc. Ta lawa jest całkiem dobra. Ona aż tak nie odstaje, mam wrażenie. No i tutaj jeszcze mam Gaurale węży. Brakuje mi jeszcze Nurthill. Ale Nurthill raczej też póki co nie będzie mi potrzebny jakoś super bardzo. Obecnie będę skupiał się na budowie akwapetów, to zaraz do tego dojdę. No i mamy jeszcze Czacha z, oczywiście ze skinem. Co myślicie o tym skinie, widzowie? Takie pytanie do was. Ja nie wiem, ja mam mieszane odczucia. Myślę, że ten grzebień jest spoko, ale no ta sama zbroja jest taka, kurde, zawodząca trochę. Myślę, że tutaj mogło troszeczkę bardziej dobstrokate być, ale to jest w ogóle, tu wchodzimy na temat grafiki w Broken Ranksie. Cała ta gra jest strasznie mierna, jeżeli chodzi o budowę postaci graficzną. Nie podoba mi się, może to nie jest mój styl, ale ja wolałem jednak 2D, jeżeli chodzi o grafikę postaci. No, moim zdaniem tutaj bardziej kolorowe to mogło być. Jeżeli jest Wielkanoc, ja bym się nie obraził, gdyby ten hełm po prostu był żółty, tak szczerze. Taki bardziej żółty, wiecie, taki jajkowaty bym powiedział nawet. No. Więc tak to wygląda. No i jeszcze mamy Wogurun kupione, na plus 3 ulepszone. To jest chyba najlepsza zmiana. 41 mocy i 37 wiedzy. No za obroże władcy to naprawdę jest spoko zmiana. No i tak moja postać wygląda. 76 poziom, 408 mocy w tym momencie, 335 wiedzy. Fajnie ruszyłem do przodu. 10 poziomów, no praktycznie. Ja jestem dumny, nie wiem, czy to jest dużo. Możecie tutaj napisać w komentarzach, ile wy wbiliście przede wszystkim w ten event. Czy w ogóle graliście, czy w ogóle wam się ten event podobał. Dajcie znać wszystko w komentarzach oczywiście. Natomiast pochwalcie się właśnie, ile wy wbiliście, czy to moje 10 leveli to jest dużo, tak w porównaniu z innymi graczami, czy jednak mało. A, tylko chwila, zanim do tego dojdziemy, jeszcze chcę wam pokazać, ile ja w ogóle pieniędzy zarobiłem, bo to jest porąbane. Bijąc te trójki, ja tutaj jeszcze mam w tym momencie 21 ogniw. Sprzedawałem je za 100 tysięcy za sztukę, trochę taniej niż ogólnie jest cena rynkowa, bo one chyba za 120 około chodzą, jakoś tak, nie? Natomiast ja sprzedawałem za stówkę, tutaj jak widzicie mam jeszcze 2,1 kk po prostu w tym momencie zamrożone. I tutaj, czy jest jeszcze w ogóle jakiś aktywny? Nie, wszystko wykupili. Zobaczcie, widzowie, archiwalne i patrzcie to, ile ja zarobiłem tu pieniędzy, to jest porąbane. 20 ogniw, 12 ogniw, 2 ogniwa, 28, 18, 15, 31 na końcu jeszcze. Przecież to jest, ja sobie to podsumuję aż, kurde, bel, kalkulator. Ile to jest hajsu, ile to jest mamony, kurde, zarobionej. 20, dodać, 12, dodać, 2, dodać, 28, dodać, 18, dodać, 15, dodać, 31. I jeszcze tutaj mamy te 21, to też sobie dodam. Dodać 21. 147 ogniw wydropiło mi z tego eventu. I każdy po 100 tysięcy za sztukę, ja sobie aż pomnożę, razy 100 tysięcy, szanowni państwo, 14 milionów 700 tysięcy za same ogniwa zarobiłem na tym evencie. Moim zdaniem to jest jakaś chora ilość. Do tego jeszcze itemy, które mi podropiły. Tutaj macie teraz na ekranie kilka itemków, które mi wydropiły z takich droższych. Też zapomniałem screenować, tu jeszcze mam jakiś kijek. Zapomniałem screenować wszystkich tych itemów. Trochę też zaniedbałem to, szczerze mówiąc. Nie pomyślałem o tym, jak sprzedawałem te itemki. Tego też mi sporo podropiło. Myślę, że kilka milionów też z tego wyszło. Więc jestem no zarobiony grubo. Zbudowałem sobie całą postać na tej podstawie. Jeszcze teraz te ogniwa posprzedaję i naprawdę będzie fajnie. Do tego jeszcze dodać platynowe klucze, 181, a miałem mało, więc też tego w cholerę wydropiło. Do tego dodać jeszcze esencję, a esencji też sporo zużyłem, bo musiałem ładować ekwipunek.
Powiem wam szczerze, że myślę, że coś w okolicy 20 milionów zarobiłem. Właśnie, mamy jeszcze te jaja. Czy te jaja mogę już... Czy te jaja mogę już sobie rozmienić? Pawlo koło Trentis. O, czekajcie, to ja jeszcze raz pójdę do Trentis w takim razie. Pobiegnę jeszcze raz do Trentis i jeszcze sobie jaja rozmienimy, więc no na ten moment myślę, że już coś koło tych 20 milionów jest zarobione. Plus minus, może trochę mniej, może trochę więcej nawet. Nie wiem, nie liczyłem aż tak dokładnie, ale no postać sobie ubrałem. Jestem mega do przodu, jeżeli chodzi o ten event. Jestem mega zadowolony w ogóle z tego eventu. I też właśnie chciałbym poruszyć taką kwestię gry solo w tej grze, ponieważ Broken Ranks pozwolił w końcu grać solo graczom, przynajmniej póki co. Możliwe, że teraz trafię na jakąś ścianę, na jakiś mur, bo zostaje mi chyba XP na marynetkach. Na Ivravula raczej jeszcze nie pójdę na tym 76 poziomie. Nie wydaje mi się, żebym go jeszcze pokonał teraz, więc średnio. Więc może teraz cofnę te słowa, jak zacznę expić dalej. Natomiast do tego momentu ja całkowicie gram solo w tę grę i tak mi się dobrze gra w Broken Ranksa. Znowu mówię to w każdym odcinku. Ale naprawdę, w porównaniu w ogóle z 2D, gdzie ja musiałem barbarzyńcem na Zety chodzić, bo nic innego nie chcieli mnie zabrać i... Zanim zacząłem grać, musiałem 40 minut szukać PT. To naprawdę teraz jest niebo a ziemia i bardzo, bardzo dobrze się w to gra. I jestem mega wciągnięty. Jestem chyba wciągnięty tak jak nigdy w tę grę, tak wam powiem szczerze. Na pewno teraz, mam trochę dość. Jak mam powiedzieć z wami szczerze, teraz mam trochę dość. Wydaje mi się, zwłaszcza, że teraz sobie urlopik zaczynam, więc wydaje mi się, że teraz będę mniej grał. Pogram sobie Fortnite'a, pogram sobie w jakieś inne gierki. Pawlo obok konwojenta w Trentis. Widzi ktoś tutaj Pawlo? Pawlo Kokolio, siema Pawlo Kokolio, święta, święta i po świętach, nie gania za świątecznymi jajami, usiądź na brzegu rzeki i poczekaj, aż same przypłyną. Ja tak robię, jajka do mnie płyną szerokim strumieniem, ja się odwdzięczam. No dobra, to czekajcie, chwila przerwy, zróbmy to. Mamy tutaj tych jajek 2650. W ogóle ja pisałem też na społeczności, że będę te jaja zbierał, ale bicie grupek było dużo bardziej efektywne przez te ogniwa moim zdaniem. Co ja dostanę za te jajka? Dobrze, panie Kokolio, oto twoje jaja, tracisz 200 pisanych wielkanocnych i otrzymujesz losową nagrodę. Wow, 200 jaj za losową nagrodę? Kurde, to będzie chyba dobre. Czyli mamy tutaj no trochę tych kuponików. Zobaczmy w takim razie, co dostanę. Klucz Alcazara za 200 jajek. Cholera. Podoba mi się. Dobra, ej widzowie, to jest fajne. Jeszcze raz, pyk. Pisanka wielkanocna i reol dostałem, spoko, pyk. Dwiga dostałem, bardzo fajnie, pyk. Znowu reol dostałem, pyk. Zwój doświadczenia, o to akurat lipa. Pyk. Zwój doświadczenia, pyk. Dwig. Pyk, dwik, pyk. Czarna perła, bardzo fajnie, pyk. Trop niepokoju 25, a to jest straszna lipa. Pyk. Imperial 50, przyda się na pety, bardzo fajnie, pyk. Imperial 50 znowuż, pyk. Skrzynia z zasobami, co to jest skrzynia z zasobami? Przepraszam bardzo, halo, co to jest skrzynia z zasobami, co to jest? Skrzynia zawierająca 100 sztuk jednego zasobu potrzebnego do rozbudowy gildii. Kamienia, żelaza, desek lub kryształów. Porozmawiać z Larsa, by ją otworzyć. Właśnie, szanowni państwo, czy ktoś z was chce do mojej gildii? Ja nie mam zbyt dużo do zaoferowania. Moja gildia nazywa się w tym momencie Kartofel Chips. Jestem tu ja i mój ziomek, który nie gra. Więc ja tą gildię buduję od nowa i nie zamierzam jej opuszczać. Jeżeli ktoś z was ma jakieś takie plany, gra sobie casualowo w Broken Ranksa i nie ma gildii, a chce sobie pograć, poexpić, ja obiecuję, że was z tej gildii nie wyrzucę, jak będziecie grali w miarę aktywnie, to zapraszam serdecznie. Jeżeli ktoś pamięta historię, co się stało z ostatnią gildią, którą budowaliśmy z widzami, skończyło się to źle. Sprzedałem tą gildię ziomkowi. Znaczy zostawiłem właściwie ją w opiece z ziomkowi. Ziomek ją wymienił na bazarze za paczkę ziemniaków. No i tej gildii już nie ma razem z widzami. Więc sorry, nie wyszło. Mea culpa. Mogę się dołączyć. Jakby co, napiszcie na Discordzie, link w opisie albo w komentarzu, was dodam po prostu do gildii. Szukamy wszystkich, jestem tu sam. Dalej, lecimy. 5000 złota. Co? Aha, bo już pewnie się skończyły, dobra, rozumiem. Tak, bo 40 jaj mi zostało, okej. I tutaj mogę sobie jeszcze na złoto to wymienić. No dobra, coś tam podostawaliśmy. Mogę wam pokazać, jak to wygląda finalnie. Mamy tu, o, dwig. Mamy tu reol. Jakiś klucz Alcazara. Na Waldoroga możemy iść. Tutaj mamy zwój doświadczenia. Zwój doświadczenia pewnie sobie zostawię na jakieś haha, nie będę go używał. W sumie spoko, nie? W sumie fajnie. No, o czym to ja mówiłem? Nie mam pojęcia. Więc tak wracając, bo zgubiłem wątek, wracając właśnie do expienia solo w tej grze, wydaje mi się, że bardzo efektywnie mi to expienie poszło, o wiele lepiej niż jakbym faktycznie chodził na te harpie na enchancie i naprawdę spoko to wszystko poszło. Teraz troszeczkę stopuję, jeżeli chodzi o expienie. Taki jest mój plan na najbliższe tygodnie tak naprawdę. Będę stopował z expieniem i będę teraz budował aquapety. Tutaj pytanie do znawców, ponownie możecie w komentarzu napisać. Jak zawsze ja was katuję tymi
tymi komentarzami. Napiszcie w komentarzu to i tamto i jeszcze 15 innych rzeczy. Ale możecie napisać, jakie akwapety namaga ognia, właściwie jaki na początek. Ja myślałem, że na początku ton będzie zajebisty. Myślę, czy zbudować erę, czy jest w ogóle sens budowania ery. Wydaje mi się, że jest. Jeżeli chodzi o motylka, no to motylka sobie nie kupię, bo jestem w tej gildii właśnie i ją sobie buduję tutaj od podstaw. Więc na początku raczej zbuduję sobie właśnie tona, a potem dopiero erę i do tego jeszcze dodam motyla, jak już będę w gildii. Taki mam plan na grę, więc póki co się będę tym zajmował, więc raczej nie będziemy sobie tutaj za bardzo expili w najbliższych tygodniach, a potem już będę sobie leciał typowo, żeby móc celować i w Ravule. I taki jest mój kolejny cel na tą grę. Natomiast zakładam, że no trochę będę musiał się jeszcze pogimnastykować, żeby tego i w Ravula ubić. Myślę, że zrobimy sobie jakiś test na odcinku pierwszego podejścia. Myślę, że niedługo, więc tak to wygląda. I teraz, szanowni państwo, jeszcze na koniec zobaczymy sobie, jak bardzo mi się damage zwiększył. No ja na tym bossie spędziłem mnóstwo godzin, żeby nie być gołosłownym, pokażę wam, ile mam tych marionetek ubitych. Myślę, że to jest takie ciekawe, żeby to pokazać. To jest w końcu coś, czym mogę się pochwalić w tej grze, myślę. Zróbmy sobie bossy. Bossa Barbarossa. Mamy 107 bossów łatwych i 361 bossów średnich. Więc tak to wygląda. Trudnych marionetek jeszcze nie zrobiłem. Więc wygląda to w ten sposób. No troszeczkę tryharduję tego bossa. Zobaczmy, jak stary Yvravul sobie ze mną poradzi. Znaczy stary Adewek, nie Yvravul. Pyk, zobaczmy. Ciach, ciach, ciach. W jednej turze. Fajnie. Przed eventem nie padał w jednej turze. Będziecie sobie zobaczyć w odcinku powrotnym, jak biję marionetki. Tam właśnie się też z marionetkami zmierzyłem, też ze starym Adewejgiem. O, jeżeli chodzi w ogóle o mojego peta, ma 64 poziom burger. Burger Cox go nazwę. Przede wszystkim, zobaczmy deszcz. Ja jestem mega ciekawy. Mam nadzieję, że będą padały na dwa strzały. Chyba już padały na dwa strzały. Zobaczymy, ile będziemy im bili. Też jestem ciekawy, jak mięcho będzie mi szło. Zobaczmy, jak to leci. 1600 HP ma psina. Ile ja jej będę teraz bił? No 10 leveli więcej, kilka przedmiotów więcej. 1000. Kozak. 82% szans na trafienie. 83 prawie. No i mamy 2000 expa. No i właśnie, to jest ten problem. Tutaj myślę, że mur spotka mnie. No 3 800 000, żeby wbić jeden poziom na tych marionetkach, to coś czuję, do śmierci będę to bił. Będę musiał sobie jakieś inne expowisko znaleźć. Jeszcze nie wiem, na czym będę expił. Mam w głowie jakiegoś zeta łatwego. Tylko to jest drogie cholerstwo. Nie wiem, będę musiał poszukać czegoś efektywnego. Na pewno interesuje mnie gra solo, nie? Ja wiem, że ja w tej grze po prostu, ja się świetnie bawię sam. Mimo, że jestem youtuberem, więc powinienem chyba się integrować z widzami. Ale ja się w tej grze bawię sam i po prostu gra solo jest perfekcyjna. Ej, tak szczerze, mało mi brakuje, żebym ich solował na strzała. Zobaczcie. 1400 ma uwięziony. Jak mu walnę za 1400, to leci. A 1000 mu bije, więc 400 tylko brakują. To już nie jest tak dużo. I procenty też są bardzo fajne. No będę sobie dalej na pewno chodził na tego bossa. Ten boss jest przyjemny przede wszystkim. 3000 expa. Na pewno też te kary od expa będę dostawał teraz, dosyć spore. Zobaczmy kolejną grupkę. No tutaj, no jest ten mur, nie? Jest ten mur w postaci tego expa. Mało się expi tutaj już. Zobaczmy z szpilą. 88% szans na trafienie, to jest perfekcyjnie. Patrzcie państwo, no to jest fantastyczne. 6000 expa, więc kolejne moje cele właśnie to są te akwapety. I potem będziemy kombinowali dalej, żeby tego Yvravula móc solować. No i też przede wszystkim nagrywać dla was lepsze filmy. Czy ja coś jeszcze chciałem powiedzieć w tym filmie właściwie? Nie wiem, no pochwalcie się, jak wam tam poszło na tym evencie. Co my o nim myślicie? Mi się ogólnie event podoba, tylko tu znowuż mam takie strasznie mieszane odczucia, jeżeli chodzi o ten event. I w ogóle każdy event w Broken Ranksie. Wydaje mi się, że te eventy na Broken Ranksie powinny być mimo wszystko albo krótsze. To jest myśl przewodnia. Ona powinna trwać krócej. Moim zdaniem taki event wielkanocny on powinien trwać dobę, półtora doby maksymalnie, bo można w ten event po prostu wyekspić to, co byście ekspili normalnie przez półtora miesiąca i po prostu nie chce się grać potem, taka jest prawda, nie chce się potem grać i to jest mega duży minus tych eventów, tak samo jest z dziadami, dziady chyba są najlepszym przykładem, nie wiem, jak dziady wyglądają na 3D, chyba grałem dziady na 3D, chyba nawet w achievementach jakieś tam pobite te szkielety, ale pamiętam na 2D, jak dziady wyglądały, że na 2D rzeczywiście no dało się, jak ktoś stryhardował i grał te 24 godziny, to dało się w jeden dzień wyekspić po prostu dziady, wyekspić swoją postać po prostu kolosalnie, po prostu, to jest idealne słowo, 3 miesiące się tyle nie ekspiło, co w tym jeden dzień, więc albo te eventy powinny być krótsze, albo mniej efektywne, chociaż
Chociaż nie, efektywność jest spoko. Właśnie niech one będą takie efektywne, ale powinny być krótsze. Za długie, bo się potem grać nie będzie chciało. Ja już teraz widzę, że troszeczkę taką demotywację czuję, mimo że właśnie, no jestem zmotywowany, żeby grać dalej, bo teraz mam zajebistą postać, ale czuję tę demotywację, że teraz jak chcę expić dalej, to znowuż będę musiał tutaj kminić, jak skutecznie poexpić. I to może być faktycznie ciężkie. No, co? Uciekł pies. Dobra, i się wykrwawił. Bo po prostu zwolni ten exp niesamowicie i no te eventy psują trochę ten balans, myślę. Myślę, że psują ten balans. Nawet nie mówię o tym, że rynek psują. Ale no to są takie minusy, coś za coś. I tak ogólnie podsumowując, jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o taką moją opinię o tym evencie. Zastanawiam się, czy coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale chyba już wszystko powiedziałem. Kończymy zaraz. Walnijmy sobie tylko jeszcze tą jedną marionetkę. Więc tak, 10 leveli, 20 milionów około złota. Pyk, dobra. Zobaczmy, jak sobie radzimy z bossem. Boss jest o tyle fajny, że on ma jeszcze mniej HP. Więc już naprawdę blisko brakuje, żebym... O, zacznę. Na przykład tego możemy chyba na strzała pocisnąć. Jak fajnie siądzie, to myślę, że ta padnie na strzała. 1080, no prawie. Nie, no ale patrzcie, to jest w ogóle... What the fuck, nie? Pięknie to się expi. Muszę poszukać jakieś lepsze expowisko, zdecydowanie. Albo a może jakiś łatwy Fyo? Może łatwy Fyo by był jakimś pomysłem dobrym nawet. Dobra, no i zobaczmy. Mamy 11 tysięcy expa i 6 tysięcy złota, 114 psycho expa. Fajnie. Dobra, szanowni państwo, to na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Napiszcie jajo w komentarzu, przypominam. Do wygrania dzisiaj całkiem sporo itemków, chociaż to jest takie, wiecie, no całkiem sporo itemków, ale w porównaniu, myślę, z tym, co tutaj się nadało na evencie wyexpić, to no to jest jednak tak licho trochę, nie? W sensie dużo złota pewnie teraz macie. Ale zawsze coś, jakiś tam upominek drobny, wielkanocny. Czy my coś jeszcze mieliśmy do rozlosowania? Tak jeszcze tylko zapytam sam siebie. Czy my tu coś jeszcze chcieliśmy losować? Coś mi się tu popi***liło ogólnie. 350 tysięcy do rozlosowania już dzisiaj jest. To poczekajcie, to ja się tepam do Trentis jeszcze raz. Dobra, nie wiem. 500 tysięcy, mamy 500 tysięcy w hibunku i te 500 tysięcy leci do jednego szczęśliwca, po prostu. Wchodzimy sobie teraz po prostu na operę, znaczy na moją przeglądarkę. Random YouTube comment picker i 500 tysięcy tak go rozdajemy w tym odcinku, bo coś mi się tu poplątało. No, zdecydowanie coś mi się tu poplątało. Dobra, chwila, czekajcie. Komentarze. Aha, mango było słowem kluczowym. Dobra, jestem w domu, już wszystko pamiętam. Wklejamy sobie linka. Ej, możemy koło fortuny zrobić, fajnie, dawaj. O, dobra, mamy. Ej, patrzcie, jakie zajebiste, what the fuck. Mamy tutaj Wait Me, Wilku, Michał Kwaśnik, 48 komentarzy było pod poprzednim filmem. Te wszystkie osoby mogą w tym momencie wygrać 500 tysięcy w Broker Ranksie. Zalosujmy kołem fortuny. Tu i start rufel. Dawaj. Ej, to jest lepsze od poprzedniego. Podoba mi się to. Kto to wygra? I mamy, co tu jest? Valventairn. Valventairn 403, pozdro szefie. Mango Valvenkadruid. Valvenkadruid, wygrałeś 500 tysięcy złota ode mnie, tak o, w prezencie. Zobaczmy sobie twój kanał, co my tu mamy. Troszeczkę cię tutaj zestalkujemy. No, Valventair niestety nie nagrywa żadnych filmów, ale widać, że jest weteranem. Czyli gratulacje Valventair 403, pozdro dla ciebie mordeczko. Możesz się do mnie zwrócić na Broken Ranksie tutaj, bambosz.pl, możesz do mnie napisać i damy ci itemki. A z mojej strony będzie to wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę, do zobaczenia w kolejnych odcinkach i nara. Tak, dzisiaj się wyspałem. W ogóle, tak wam powiem jeszcze, że mega na mnie kofeina działa. Jak ja wypiję kofeinę, to jestem trochę więc wybaczcie, jeżeli dzisiaj wam uszy wybuchły od mojego darcia mordy. No, trochę tak chyba wrócił ten taki Oscar. Patrzcie, oglądam taką lampę, która zmienia kolory. Trochę wrócił chyba ten Oscar przed przerwy, nie? Ten taki bardziej żywiołowy mi się wydaje. No, dobra, nara, siema, ale długi film wyszedł, ja pierdzielę.